dzisiaj zostałem uwięziony na mapie 2D Minecraft i muszę z niej uciec, dostając się do Netheru. Mapa jest naprawdę dosyć długa, a ja będę musiał znaleźć wszystkie potrzebne itemy do tego, żeby dostać się właśnie do Netheru i uciec z tej mapy. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, kolejna łapka w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco. Filmy przez tydzień pojawiają się co drugi dzień, ale zapraszam serdecznie na mój kanał vlogowy, ponieważ tam pojawiają się inne, bardzo fajne materiały, na które was serdecznie zapraszam. A my w tym momencie możemy przejść do rozgrywki, czyli musimy zebrać pierwszą rzecz, czyli drewno. Słuchajcie, zbieramy drewno. O nie, no już naprawdę pierwsza rzecz mi spadła. Najgorzej. Dobra, bierzemy to drewno. Mam nadzieję, że ani razu nie zginę, tym bardziej, że jeżeli zginę, no to tak naprawdę stracę wszystko, co zdobędę, więc najbardziej by mi się opłacało teraz ginąć, a im dalej w las, tym gorzej, a będziemy bardziej ryzykować, bo będziemy musieli zejść niżej tak, żeby zdobyć wszystkie rzeczy nam potrzebne. Ta na przykład na pewno jest, o, tu jest żelazo, tam jest węgiel. To wszystko będziemy musieli zdobyć, bo to wszystko będzie nam potrzebne do tego, żeby dostać się do Netheru i żeby tam jakoś przetrwać. Oczywiście jak się dostanę do tego Netheru, no to nie wiem, może spróbujemy tam kawałek przejść, może znaleźć jakiś bastion, ale pewnie się wyłożę, bo ja oczywiście jestem średni w te klocki. Ale jak widzicie, mapa jest mega długa i końca jej nie widać. Więc musimy się dostać na drugi koniec, bo prawdopodobnie tam będą jakieś rzeczy też ukryte, które nam do tego Netheru pomogą się dostać. Ale w pierwszej kolejności musimy zrobić sobie podstawowe rzeczy, czyli oczywiście robimy patyk, crafting i od razu robimy tutaj, prawda, zejście na dół. Ja myślę, że będzie nam też bardzo potrzebna drabina, ale to zaraz będziemy robić. Przede wszystkim ja bym najpierw w pierwszej kolejności zdobył żelazo, węgiel i po prostu może zacznijmy najpierw od kamienia. To też byłoby bardzo miło, jakbyśmy zdobyli. Więc zróbmy tak i teraz czy ja sięgnę crafting? Nie sięgnę, ale czekajcie, teraz sięgnę? Teraz sięgnąłem. Zróbmy sobie od razu te drabiny. Oj, oczywiście brakło mi, ale zróbmy tak, okej. Zróbmy sobie najpierw narzędzia potrzebne, zróbmy kill off i zróbmy teraz z wszystkiego już, co nam zostało, drabiny, tak żebyśmy mogli stąd po prostu najnormalniej w świecie wyjść, tak żebym nie musiał tutaj tego za każdym razem odkopywać, tylko żebym mógł normalnie sobie elegancko wyjść, więc wychodzimy w ten sposób. Zbierzmy sobie jeszcze trochę tego stone'a. Będziemy mieli taką mapę, taką jakby, nie wiem, może zrobimy sobie taką bazę tutaj podziemną. Ta mapa jest 2D. Oczywiście 2D w przenośni, no bo jakby, wiecie, dalej jest to 3D gra, ale mapa jest po prostu 2D, bo jest po prostu w linii prostej i nie można za bardzo iść na boki, można tylko się poruszać w jedną i w drugą. To jest jedyna rzecz, która nam pozostała. Zróbmy sobie w takim razie siekierę, zróbmy sobie, co nam się jeszcze przydało? Może nam się przyda też łopata, no i z tym ekwipunkiem możemy, że tak powiem, startować, więc zbierzmy sobie teraz w pierwszej kolejności drewno, bo będziemy potrzebować na pewno dużo drabin, bo musimy zejść dużo głębiej, żeby zdobyć diamenty, bo diamenty na pewno gdzieś tam na dole będą, no ale do tego wszystkiego będą nam potrzebne na pewno drabiny i to nie jedna, nie dwie, a na pewno ze stack by się przydał, a jak nie więcej. Dobra, zbierzmy jeszcze jedno drzewo. No nie, jak mi będą wypadać bloki też poza mapę, to już w ogóle będzie lipa. Dobra, bierzemy to. Wow, tu jakieś wyższe drzewo, dobra, rozwalamy to w ten sposób. Niech nam się da, tam już więcej nie ma. Dobra, i teraz tak, zamieniamy wszystko, dosłownie wszystko, zamieniamy na patyki i z wszystkiego robimy drabiny. To jest plan taki, dlatego że ja już chciałbym pójść jak najszybciej na dół, a nam teraz drewno nie jest totalnie potrzebne. Drewno jeszcze będziemy mieli okazję zdobyć, więc zaraz sobie je zdobędziemy. Poza tym ja sobie jeszcze teraz zrobimy tak, mamy 60 drabin, a ja jeszcze sobie zbiorę jedno drzewo i to jedno drzewo zostawię sobie tak, żebym miał jakieś drewno jednak na jakieś ewentualne wydziwianie. No i teraz najważniejsze, nie spaść na dół. To jest najważniejsza rzecz do zrobienia teraz. Wydaje się proste, może być mega trudne. Dobra, bierzemy ten crafting na dół. Tu robimy takie pierwsze zejście. W tym miejscu zrobimy tak, o, tutaj możemy się przekopać na drugą stronę. Patrzcie, to możemy tutaj zrobić, możemy było schody w sumie nawet robić. To nie byłoby głupie. Ale dobra, wiecie co, ja w pierwszej kolejności chciałbym zrobić tak. Postawmy tutaj ten crafting, zróbmy sobie taką bazę wypadową. Zrobię sobie tak, żebym mógł tutaj się rozbudować troszkę w tą stronę. Więc zróbmy tak. I może po prostu w tą stronę tylko się rozbudowujmy. Rozwalmy to, bo tutaj to nie chciałem dorobić tego tutaj. Rozbudujmy się tak, żeby mieć po prostu jakąś bazę, wiecie o co chodzi. Z tego to w ogóle całą serię możemy było zrobić, z takiego grania na tym jednym jakby, na tym Minecrafcie 2D. Więc zobaczymy, jeżeli nie uda mi się tego dzisiaj zrobić i będę dosyć długo grał, to nie widzę przeszkód, żeby po prostu przyciągnąć to i zrobić może dłuższy materiał. Ale póki co postarajmy się po prostu to przejść jak najszybciej, bo chciałbym z tej mapy uciec i robić inne rzeczy. Ale jeżeli będzie to za długo trwało, to może zrobimy z tego dwa odcinki. Myślę, że to może być dosyć ciekawe. Dobra, zróbmy jeszcze sobie płotki. O dobra, tyle nam tylko starczy płotków. I te płotki sobie postawimy w tym miejscu i zrobimy taką obramówkę. I to będzie nasza baza wypadowa, która będzie nam tutaj, no, bardzo potrzebna. I musimy zrobić teraz zejście na dół. Dobra, zróbmy zejście dalej w tym samym miejscu, żeby to wszystko było jakby w jednym ciągu. Dobra, mamy żelazo, jest git. Bardzo dobrze jest, nawet bym powiedział. Dobra, postawmy tutaj drabiny, tak żebyśmy mieli ciągle jak wyjść. I teraz rozejrzyjmy się. Dobra, tu jest kolejne żelazo, więc przekopmy się tutaj. O, co jest? Przekopmy się w bok. I tutaj zaraz będziemy mieli kolejne żelazo, które będziemy mogli zebrać. To było
Dobra, jest tutaj żelazo. Potrzebujemy go trochę, przede wszystkim 3, żeby później móc zebrać te... O, tu jest węgiel, dobra, weźmy węgiel. Musimy się tak chyba jednak kopać tak nie do końca równo, mi się wydaje. Bo musimy po prostu iść tam, gdzie są rzeczy, które nam są potrzebne. Dobra, tutaj już nic więcej nie zdobędziemy, więc wykopmy się stąd, bo to... Nie ma sensu tutaj też tak siedzieć, jak tutaj już nic... O, tu jest węgiel, jak ja go mogłem pominąć w ogóle, co jest? Dobra, a rozejrzmy się z drugiej strony, bo to też może być łatwe do zdobycia z tej strony jakieś rzeczy. Patrzcie, tu jest żelazo i węgiel, dobra, idziemy w tą stronę. O nie, rozwaliłem sobie tutaj coś, oj, dobra, robimy tak, tak, tak. I tu postawmy z powrotem to i drabinę. Dobra, idziemy teraz. Ej, w sumie mogę iść bokiem. To by też było dobre. To jest chyba lepszy pomysł nawet. Dobra, pójdźmy na górę. Ja niestety się tutaj nie prześpię, więc muszę grać nocą. A nocą nie jest najlepiej, ale zróbmy sobie pochodnie tak, żeby nam się chociaż cokolwiek świeciło. Dajmy tak i postawmy sobie tutaj jedną pochodnię. Tutaj drugą, tak żeby nam się tu nic nie zrespiło. No i zróbmy sobie z tego jak najwięcej tych rzeczy i zróbmy jeszcze to. Dobra, i teraz doróbmy to do końca. Tak, żebym tutaj nie wypadł. Okej, prawie idealnie, ale możemy zrobić tutaj, prawda, przejście dalej, bo tam na pewno będziemy potrzebowali, żeby się dostać do czegoś. Między innymi tutaj do tego, ale... Czekajcie, to się tu dostanę, już to zbiorę. Potrzebujemy te rzeczy, więc na pewno muszę to wszystko zebrać. I jak zbierzemy żelazo, to pierwszej kolejności pójdziemy po diamenty. No a później już tylko nam zostanie znalezienie portalu albo rzeczy do zrobienia portalu. Więc, więc tym się zajmiemy zaraz. Dobra, tu na szczęście nie ma w ogóle lawy z tego co widziałem, więc możemy być pod tym względem bezpieczni. Idziemy tutaj po węgiel jeszcze. Trzeba tego więcej zebrać. Na całe szczęście też węgiel nam się przyda tylko i wyłącznie do tego, żeby zdobyć żelazo. Bo później to już jakby niekoniecznie. Dobra, postawmy tu. To było miejsce, w którym... Tak, to skopałem to, co chciałem się tu dostać, to i tak się dostałem. Dobra, ale możemy pójść w tamtą stronę, więc zróbmy tutaj sobie takie schodki. I jeszcze zróbmy w dół w takim razie o jedno. Dobra, coś takiego. I teraz będziemy mogli zebrać tutaj elegancko to. Mamy też złoto, ale złoto nam nie będzie to za niepotrzebne, więc nawet go chyba nie będę zbierał. I tam gdzieś na dole są tam diaksy, widzę te niebieskie punkty. Przydałoby się wiadro z wodą przede wszystkim, ale chyba takich rzeczy tutaj nie zdobędziemy, będzie dosyć ciężko. Ale postarajmy się, wiecie co, mi się wydaje, że ja to zakończę na dzisiejszym odcinku, no bo jednak co tutaj robić przez więcej odcinków. Pójdźmy po te diaksy może w pierwszej kolejności. Rzecz nie, najpierw ja powinienem to przepalić. Dobra, przepalmy sobie to, no i będziemy mieli wszystko co potrzebujemy i pójdziemy do netheru, tak mi się wydaje. No bo tutaj szczerze to tu nie ma co więcej robić, tak mi się wydaje. Dobra, postawmy to. Nie, nam się to szybko, elegancko przepali. Ja jeszcze się rozejrzę tu po żelazie innym. Dobra, tam jest żelazo. O, tu też jest żelazo, ej, to musimy zdobyć. To musimy zdobyć koniecznie. Dobra, bierzemy tu. Weźmy to, łop, dobra, udało mi się, nie zginąłem. Dobra, i teraz przekopmy się tutaj, będzie nam łatwiej w ten sposób to zrobić, niż się wkopywać z powrotem do góry. Dobra, tu, tutaj, okej, okay. Tu zróbmy sobie tak, żeby tam był schodek, że możemy tam pójść. I teraz rozejrzyjmy się, gdzie jest jeszcze żelazo jakieś, gdzie jest żelazo. Tu jest złoto, czy nic ciekawego, węgiel w ogóle nad moją głową, tego nie zauważyłem. Mało tego żelaza jest, szczerze. Dobra, tam jest żelazo, widzę. Więc możemy... Dobra, robię ryzyk fizyk chyba. Albo nie mam tyle odwagi w sobie jednak. Myślałem, że mam, ale jednak nie. Dobra, przejdźmy sobie to normalnie, tradycyjnie. Tak, i teraz... dobra, tu już się wkopiemy w ten sposób. Rozwalmy to. Tu mamy węgiel na górze. Weźmiemy to i dzięki temu będziemy już mieli na dwa narzędzia, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem, czy robić wiadro, czy nie robić. Ja tu chyba nawet nie będę z czego miał zrobić tego wiadra. W sensie, nie będę miał chyba wody, aczkolwiek może, będzie jakaś szansa niewielka. Dobra, zróbmy tak. Zabierzmy to i niech to przepali się na patyka, albo na sadzące najlepiej. Bo to powinno starczyć. Uwaga, czy starczy? Czy starczy na jeszcze jeden? Dobra, dajmy patyk na wszelki wypadek, bo nie starczyłoby, dobra, jest, poszedł patyk, dobra, teraz już starczy i przepali nam się wszystko elegancko, fajnie. Dobra, robimy tak, w pierwszej kolejności robimy kill off, to jest najważniejsze, w drugiej kolejności, dobra, wiecie co, postawię na to jednak i zrobię wiadro, mimo że chyba tu nie zdobędę nic, ale zróbmy je, bo koniec końców w netherze i tak nam się przyda, więc lepiej je mieć, dobra, słuchajcie. Robimy to, lecimy na dno, że tak to ujmę, więc robimy tak i lecimy prosto w dół i zobaczymy, gdzie nam się uda dostać. Ja myślę, że tutaj muszę zrobić coś takiego, tak żebym widział, kiedy będę w momencie, w którym już nie powinienem kopać. I tu mamy więcej żelaza, ej, muszę to zbierać, bo nie wiem, kiedy mi się skończą jakieś rzeczy. A musimy i tak zrobić siekierę jeszcze, bo przecież ja bez siekiery to jestem jak bez ręki. Ja przecież tym się głównie biję, na miecza nie potrzebuję, ale siekiera musi być. Dobra, schodzimy niżej, to będzie kolejny węgiel na naszej drodze.
elegancko i za niedługo będziemy mieli również diamenty, mam taką, szczerą nadzieję mam taką. Dobra, jeszcze niżej i teraz najważniejsze nie spać, bo jakbym spadł, to jest katastrofa. Ej, idealnie na diaksa się kopię, ej, zaraz będziemy mieli pierwszego diaksa, proszę, żeby on mi nie wypadł, jest, uwaga, nie wypadł nimi. Dobra, już się bałem, że wypadnie, ale tu mamy kolejnego. Dobra, zrobimy sobie chyba diamentowy kill off, tak mi się wydaje, to jest chyba ważniejsze niż siekiera, chociaż, czy może siekiera byłaby ważniejsza? Nie wiem, dobra, ale tam są kolejne diaksy, więc lećmy w tamtą stronę. Zrobię tak, zrobię jeszcze jeden crafting. Z tego powodu, że chciałbym tutaj na miejscu, bo tego nie zrobiłem, bo nie miałem z czego, ale craftować sobie te półpłytki, bo dzięki nim będziemy w stanie tutaj przechodzić sobie bardziej płynnie. Wow, ile tu jest diaksów! Wow, dobra, dobra. Dobra, robimy tak. Dobra, bierzemy te diamenty, dobra. Schodzimy niżej. Okej, i mamy tyle diamentów, że szok! Dobra, jest. O kurde, puściłem ze shifta. Dobrze, nie kliknąłem W, bo bym wypadł. Dobra, tu jest jeszcze jeden diaks do góry. Lecimy tam. Ile mam diaksów? 5. Potrzebujemy ich. No, będziemy mieli siekierę i kilo w takim razie. Skoro już będę miał jeszcze jeden. Więc już chyba ich nie potrzebujemy. Chyba, że zbroja. Ej, w sumie. Czekajcie, no jakby ich tu było więcej. Dobra, tu jest żelazo, to nam się też przyda na pewno. I węgiel, i to też w sumie... Nie no, redstone nam się nie przyda, ale weźmy go też. Dobra, wyjdźmy tu do góry i poszukajmy następnych diaksów. Przede wszystkim najważniejsze, co trzeba zrobić, to pójść na drugą stronę, bo tu też jest duża szansa na te diamenty. Bo one się jakby z dwóch stron respią, a ja z jednej strony ich nie widzę dobrze, więc trzeba pójść tu. No patrzcie, już widzę tu kolejnego diamenta. Więc lecimy tu. I teraz muszę tu zrobić tak. Dobra, zeskakujemy. Dobra, bierzemy tu, kolejny diamencik, elegancki. Tu są kolejne diamenty, no nie, dobra, wiecie co, chyba zrobimy jednak zbroję. Zrobimy kill off i zrobimy zbroję, tak mi się wydaje. To jest chyba wasz, chociaż całej zbroi nie zrobimy, musiałbym tych diamentów mieć naprawdę dużo. Nie, dobra, wiecie co, ryzykuję, nie robię w ogóle diamentowej zbroi. Ja, trudno, to nie ma sensu, ja po prostu w tym momencie już lecę do góry. Bo w sumie to mamy wszystko, co potrzebujemy i lecimy szukać. O kurde, to nie tutaj było, gdzie ja byłem? To tu było, dobra, lekko mi się pomyliło, zabierzmy sobie to. Bo to jest na wagę złota. Dobra, tutaj, żeby teraz się nie wywalić. I lecimy do góry. Dobra, i teraz to nam zajmie trochę czasu, ale musimy wylecieć na samą górę. Nie starczy mi na bank, mi nie starczy tego, jak to się nazywa. Drabin, no jestem pewien, chociaż starczy? Ej, to ja myślę, że ja o wiele głębiej się wykopałem. Dobra, no to git, elo, dobra. Dobra, mamy taką bazę, że szok, nie? Dobra, przepalmy sobie jeszcze... Nie ma sensu nic przepalać. Zróbmy po prostu diamentowy kill off i zróbmy jeszcze więcej tego, patyków, okej. I z patyków zrobimy... No zróbmy tam siekierę, chociaż starczyłoby mi idealnie na buty. Buty by się mogły przydać, no jakbym gdzieś jakiś upadek zaliczył. Czy chcemy buty? No bo w sumie siekiera mi nie jest aż tak potrzebna, ale też nie mam żelaza. Dobra, nie, potrzebujemy do walki. Potrzebujemy do walki, a żelaza nie mamy dużo, nie ma co. O kurczę, co ja tu odwaliłem, dlaczego ja to tam wkładałem? Dobra, tu robimy tak. Wiadro, to, dobra, mamy to tutaj, tak. Z tego moglibyśmy miecz jeszcze zrobić. Jakby znalazł jeszcze jeden, to moglibyśmy zrobić... W sumie nie wiem, co byśmy mogli zrobić, musiałbym jeszcze dwa znaleźć. Ale to już mi się nie chce tam schodzić. Wschodzi dzień, więc to jest idealny dzień na to, idealny moment na to, żeby wyjść stąd i poszukać miejsca, w którym będziemy mogli zrobić portal. To jest w sumie najważniejsze, więc zróbmy to. Stamtąd przyszliśmy, więc musimy pójść. Wow, kurde, ale się wystraszyłem. Nie zrzucaj mnie, wariaci, ja nie mogę, ale się wystraszyłem go, nie? Dobra, lecimy w tamtą stronę. Musimy przekopywać się przez to wszystko, ale damy radę jakoś. To na pewno trochę zajmie, bo... No, nie oszukujmy się, ale ta mapa jest dosyć długa. Ja nie wiem, kiedy ja do czegoś dojdę, a kiedy po prostu do niczego nie dojdę. Jest też taka możliwość, nie? Dobra, więc idziemy przed siebie, zobaczymy, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Dobra, widzowie, ta mapa jest naprawdę mega długa, ale staram się iść przed siebie ciągle. Jak nie muszę, to nic nie skopuję. Jak już muszę, no to kopię, tak żeby jak najszybciej przejść, bo chciałbym się dostać na drugą stronę. O, skrzynka jakaś. Wow, mamy ziemniaki, ale elegancko, bo ja akurat głodny byłem trochę, dobra, kurczę, ale git, dobra, mamy to, lecimy dalej w takim razie, kolejne rzeczy trzeba zebrać. Ej, dobra, czyli są tu jakieś skrzynki poukrywane, to jest trzeba, warto na to zwracać uwagę, czekajcie, czy ja może czegoś nie pominąłem, jakiejś skrzynki, może ona jest jakoś zakopana pod czymś, czy coś? Nie wiem, dobra, będzie trzeba na to zwracać uwagę co jakiś czas, no ale póki co możemy lecieć dalej i... Omijać jakoś drzewa, ciasto się tu zrobiło, dobra, ale lecimy. Okej, tak, żeby też nie wypaść, bo jakbym wypadł, to naprawdę byłaby mocna lipa, nie? Dobra, tu rozwalmy to, bo to już trzeba rozwalić, dobra, tu
Przechodzimy dalej. Dobra, tu jak już muszę kopać, to kopię. Zawsze jakieś drewno się uzbiera. A wiecie, a nie ma sensu tak, że tak powiem, lecieć na hama tam dalej. Znaczy jest sens, bo chcę się dostać na drugą stronę, zobaczyć co tam jest. Bo wydaje mi się, że może tu być wiele skrzynek poukrywanych. No, uuu, mamy kask, mam kask, ale zarąbisty kask. Dobra, super, lecimy, lecimy. Mamy kask do oddychania pod wodą, nie wiem po co, jak ja tu jeszcze wody nawet nie widziałem. Co? Dobra, odłóżmy tutaj te sadzonki. Dobra, przejdźmy tutaj i teraz tak, czy mi było... Ja się zastanawiam już, czy mi nie lepiej by było po prostu lecieć, wiecie, bokiem na przykład jakoś, nie? Żeby to jakoś, nie wiem, zrobić sobie bloki i znowu lecieć bokiem, to by było... O, kolejna skrzynka! Jo, dobra, tu są co jakieś te skrzynki poukrywane, dobra, mamy shielda, ale super, dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Dobra, czy ja się zbliżam do końca już? Proszę, mam nadzieję, że tak, bo ja już by naprawdę... Dobra, pytanie, czy kolejna skrzynka tutaj była, ale możliwe, że już jakąś skrzynkę pominąłem pod drzewem schowaną. Trzeba się rozglądać, bo... Tam nic nie widzę do końca, ale dobra. No, trzeba się co jakiś czas rozglądać, bo może coś być jeszcze schowane. Albo pod drzewem, albo jeszcze niżej, jakoś po prostu pod ziemią. Więc trzeba na to... Ej, w ogóle z tej strony w ogóle nie patrzyłem, nie? A z tej strony też mogło być coś poukrywane. Dobra, jestem ciekaw, ilu rzeczy nie znalazłem, nie? Ale dobra, lecimy dalej. O, tu się przyciśnijmy. Dobra, damy radę, tu. Ej, długo jeszcze będę leciał? Bo już mam troszkę dosyć, naprawdę? Przyznam szczerze, że już chciałbym już być na drugiej stronie. Ja nie wiem w ogóle, jak ja mam zdobyć tutaj rzeczy na portal. Tam na dole nie widziałem żadnej lawy nigdy, w sumie, jak tak patrzę. Tam nie ma w ogóle lawy. Nie wiem, jak ja mam zdobyć w ogóle ten, jak to się nazywa, no portal, nie? Wiecie? O, skrzynka kolejna. Fire resistka, okej, to jest dobre, że dostaliśmy fire resistkę. To nam się przyda na pewno, no bo jak mamy zamiar iść do netheru, no to fire resistka jest tym, co jest na pewno nam niezbędne, bo jakbyśmy wpadli do lawy, to będziemy mieli jakiś sposób na ratunek. I wypadają nam jabłka, ale fajnie, dobra, mamy dzięki temu co jeść. Dobra, przechodzimy tu. Dobra, kolejny raz sprawdźmy, czy nie ma tutaj czegoś. Tam jest kolejna skrzynka, widzę z przodu, pod drzewem stoi, więc git. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Zobaczmy, co tutaj się kryje w tej skrzynce. Widzę, że jest tutaj. Już ją zobaczyłem. Dobra. Luneta. Ej, dobra, to będę mógł zobaczyć, co, jak tam... Ej, tam jest obsydian! Dobra, 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 tam jest portal, jesteśmy już blisko. Dobra, lecimy do netheru, zobaczymy, co nam się uda. Ej, uda mi się uciec z tego świata. Uda mi się uciec z... Dobra, zobaczmy z drugiej strony, czy coś się nie kryje. Halo? Dobra, z tej strony nic się nie kryje. A przejdźmy tu, czy z tej strony coś się kryje? Jest skrzynka na dole. Dobra, 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 dobra. Dobra, jest portal, jest skończony, ale tu widziałem skrzynkę niżej. Czekajcie, musimy sobie zrobić to. Więc zróbmy, tu jest skrzynka, więc postawmy tutaj. Czy tu jest blok postawiony, czy to jest jakiś zwagowany? Dobra, ryzykuję. O! Dobra. Dobra, nie ładuje mi się bloki, nie wiem czemu. Dobra. Jest zapalara! Dobra! Mamy wszystko, co jest nam potrzebne, żeby stąd wyjść. Dobra, lecimy. Lecimy, odpalamy ten portal. Mamy wszystko, co jest potrzebne. Portal odpalony. Ej, jestem ciekaw, czy Nether też będzie w 2D. Wydaje mi się, że nie, ale jakby był, to by było mega dziwne. Dobra, uwaga. Nie, Nether jest normalny. Dobra, czyli teraz zaczyna się prawdziwa jazda. Dobra, musimy zrobić sobie porządek w ekwipunku. Wywalmy to, co nam jest totalnie niepotrzebne. To są takie rzeczy, które są tutaj nam totalnie zbędne. Zróbmy tak, płotek nam już też się nie przyda. To, dobra, tu. Okej, to, żeby mieć pod ręką. No i git chyba, wydaje mi się, że jest dobrze. Dobra, teraz musimy tak. Myślałem, że tam widzę bastion, nie? Dobra, musimy znaleźć bastion i musimy, albo fortecę i po prostu spróbujemy przejść tego Minecrafta. Już dawno nie przechodziłem Minecrafta, dawno w ogóle nie nagrywałem Minecraft, ale tak, żeby spróbować przejść Minecrafta, nie? Więc wydaje mi się, że będzie to dosyć ciężkie. No, tak samo jak ciężkie będzie znalezienie tego wszystkiego. Bo ja totalnie nie jestem na to przygotowany. Dobra, lecimy. Ej, widzowie, miałem jakieś straszne lagi w tym Minecrafcie i postanowiłem, że zamknę tego Minecrafta. Po prostu zapiszę świat na wszelki wypadek i to się stało. Ciągle mi się zapisuje świat i on się nie chce zapisać. Nie wiem, co się dzieje, ale jak mi wywali ten świat, to się wkurzę. Nie wiem, widzowie, to jest po prostu pech.